Swoje 3 grosze poświęcę dzisiaj analizie wzrastającego napięcia pomiędzy starą a nową władzą polityczną w Polsce, czyli pomiędzy establishmentem skupionym wokół Platformy Obywatelskiej a żywiołem pisowskim. Analiza ta oparta jest o założenie, że w każdym pokoleniu w dużej części do władzy dążą osoby, których głównym celem jest panowanie nad światem. Bogactwo i bieda są dziedziczne. Bogaci dbają o to, aby majątek był zabezpieczony na pokolenia. Bulwersująca informacja dotarła do nas, że prawie cały majątek światowy jest własnością co najwyżej 80 osób. Bogaci to możni tego świata. To oni podejmują strategiczne, gospodarcze i polityczne decyzje. To oni zaciekle zamykają usta wszystkim tym, którzy wierzą w spiskową teorię dzieju. Pławianie się w majątku nie potrzebuje wścibskich oczu. Do stóp możnych garnie się zaprzeństwo, czyli wielotysięczne tłumy ludzi bez zasad, moralności, hamulców, żądnych władzy, sławy i pieniędzy, który gorliwie i bez wahania spełnią każdą wolę możnych. Ten tłum staranuje każdego, kto stanie na ich drodze do pieniędzy, kariery i sławy. Majątek możnych musi być nie tylko zabezpieczony, ale i nieustannie pomnażany. Muszą istnieć makroekonomiczne i mikroekonomiczne mechanizmy, które im to zabezpieczenie gwarantują. Gospodarki, budżety i finanse krajów muszą być przez nich kontrolowane. Możni mają do dyspozycji różne doktryny, mechanizmy i systemy polityczne, począwszy od niewolnictwa, krwawych dyktatur, państw teokratycznych, niedemokratycznych reżimów, potocznie zwanych bantustanami, a na państwach pseudodemokratycznych skończywszy. Majstersztykiem możnych jest sprawowanie totalnej władzy w tak zwanych państwach demokratycznych. Ludzie niczego nie podejrzewają, przekonani są, że żyją w państwie demokratycznym, dzisiaj chętnie nazywanym państwem prawa. Tymczasem w konstytucjach prawie tych państw wmontowane są mechanizmy, które zapewniają możnym totalne kontrolowanie ekonomii i polityki. Zaprzaństwo w sądownictwie, służbach bezpieczeństwa, środkach masowego przekazu umożliwia im to. Widoczne są analogie w zarządzaniu totalitarystyczną Koreą Północną, a państwem demokratycznym z wmontowanymi w jego prawie niedemokratycznymi mechanizmami. I tam, i tutaj ludności każą się cieszyć z aktualnych osiągnięć rządów. Choć często ich brakuje. W totalitaryzmie stawką za brak uznania rządu jest śmierć, a w pseudodemokracji środki masowego przekazu tak skutecznie piorą mózg, że oszukiwany człowiek nie jest w stanie tego dojrzeć. Jeśli jednak nie da sobie wyprać mózgu, to czeka go równie okrutne wykluczenie społeczne. Po upadku komunizmu w krajach byłego bloku komunistycznego pozostał olbrzymi majątek, środki i fundusze do przejęcia. Kraje postkomunistyczne stały się miejscem penetracji rekinów gospodarczych. Takiego łasego kąska nie można było przeoczyć. Nie mógł on wpaść w ręce prawowitych narodów. Trzeba go było jednak jak najszybciej przejąć i to za bezcen. Sprawę tę ułatwiła niewiedza i niewiara w materialne oszustwa społeczeństw, które wychodzą z komunizmu. Tymczasem w krajach byłego bloku socjalistycznego historia prywatyzacji majątków narodowych pełna jest skandali. Główny front zmagań w Polsce idzie w kierunku zabezpieczenia ekonomicznych wpływów możnych realizowane przez jawne i ukryte grupy nacisku.
Interesy ich są zagrożone z powodu próby przejęcia ekonomii przez nową władzę polityczną. Możni tego kęska oddać sobie nie dadzą tak łatwo. Gdyby nowa władza zagwarantowała grupom interesu dotychczasowy stan wpływów ekonomicznych, to nie byłoby żadnego realnego powodu do politycznych napięć w Polsce. Przegrane wybory przez Platformę Obywatelską i deklaracje zwycięskiego PiS-u w sprawie odsunięcia grup interesu od ich wpływu na ekonomię spowodowały uruchomienie przez te grupy całego arsenału działań zabezpieczających dotychczasowe wpływy gospodarcze. Obecne napięcie w Polsce jest więc przejawem ostrego konfliktu o interesy ekonomiczne. W tym napięciu nie ma co liczyć na ugodę. Wrzawa wokół Trybunału Konstytucyjnego to jeden z istotnych frontów walki o zabezpieczenie dotychczasowych interesów grup nacisków. Ludzie ci z hasłami demokratycznymi na ustach, a serce mają pełne żądzy o własne interesy. Zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zlikwiduje napięcia społecznego, ponieważ walka o wpływy przeniesie się na nowe obszary.